Dzisiaj w podcaście usłyszycie lekarzy Piotra Jareckiego i Przemysława Kapała. Podcast ma stanowić dla Was kompas w poruszaniu się po skomplikowanym świecie medycyny i realiach polskiej opieki zdrowotnej. Zachęcamy Was do komentowania i subskrybowania kanału. Więcej szczegółów w opisie filmu. To co, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy w takim klimacie, jestem zajęty, ale wypadałoby jednak tą tupę ruszyć, nie? Dokładnie, tak. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, a dużo osób dysponuje takim bardzo uniwersalnym wytłumaczeniem, jakim jest brak czasu. No tak, ten brak czasu. Wszyscy mówią, że nie mają czasu, tylko teraz kwestia taka. Ja mam 24 godziny, ty masz 24 godziny, Bill Gates ma 24 godziny, Elon Musk ma 24 godziny. No i generalnie teraz tak. Wszyscy mają tyle samo. Tylko może niekoniecznie pieniędzy, ale no czasu przynajmniej tyle samo, nie? Tak. I każdy tym zasobem, ograniczonym zasobem, jakim jest czas, chodzi mi o to, że no jednak aktywność fizyczna jest takim elementem życia, którego nie powinniśmy pomijać, ponieważ no po prostu poprawia nasz ogólny stan zdrowia. No tak, czyli po co w ogóle ta aktywność, nie? Bo do mnie przychodzi sporo młodych osób, mam jakieś tam nieprawidłowości z cholesterolem, czy jakieś początki problemu z ciśnieniem i oni, wiesz, oni się dobrze czują, im nic nie jest. A to, że jakby nie mają aktywności, to oni tłumaczą, że przecież ja pracuję od rana do wieczora, jestem wykończony i siadam schabowy z ziemniakami, do tego piweczko, bo ja już jestem padnięty. I pewnie też często mają nadwagę. No i właśnie aktywność fizyczna ma im pomóc pozbyć się tej nadwagi, która jest z kolei taką bezpośrednią przyczyną większości chorób cywilizacyjnych, czyli nadciśnienia, cukrzycy, wysokiego poziomu cholesterolu. No tak, no można zauważyć, nie? Że większość tych takich problemów kardiologiczno-internistycznych to w zasadzie w dużej mierze jest powikłaniem stylu życia. Ale nie tylko, bo otyłość jest też niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworów, więc jeśli boisz się nowotworów, to musisz schudnąć. No tak, no ale też uważać na wiele innych rzeczy, ale jak najbardziej, nie? To jest jakby kwestia, że ta aktywność fizyczna też działa regulująco na metabolizm, w ogóle na homeostazę całego organizmu, czyli wpływa na równowagę całego organizmu. Więc układ odpornościowy również do zdrowia potrzebuje aktywności, a ten układ odpornościowy trzyma te komórki nowotworowe w ryzach, nie? I teraz tak, praca to niekoniecznie aktywność taka cardio, byśmy to nazwali, nie? Czyli takie popularne pojęcie, a gdzieś tam pochodzące pewnie od tego, że ma stymulować serce, nie? Czyli ta aktywność, która powoduje już spalanie tego tłuszczu i powoduje faktycznie wysiłek. Korzyści metaboliczne po prostu, mówiąc tak bardzo fachowo, a tak dla nas po prostu wywołując korzyści zdrowotne, czyli to, że nasz metabolizm się poprawia. Czyli ta insulinooporność chociażby spada na przykład. Tak, to bardzo modne hasło insulinooporność, tak. Ale to jest prawda, faktycznie powinna spaść przynajmniej przy dobrej aktywności fizycznej. No to jest takie też częste wytłumaczenie, że na przykład pacjent mówi, że ma dużą aktywność fizyczną w pracy, no ale w pracy też wtedy przy tej aktywności fizycznej spada mu na przykład glukoza i ma niski poziom cukru, tak powiedzmy, i sobie zajada. Słodycze na przykład, batonika. Tak, czyli takie puste kalorie i potem okazuje się, że na koniec dnia ma dodatni bilans kaloryczny, więc co najmniej stoi w miejscu, jeśli nie dalej tyje. Poza tym tej aktywności fizycznej takiej wykonywanej w pracy też nie możemy przeceniać, ponieważ z reguły to nie są duże ilości, chyba że ktoś jest naprawdę jakimś zawodowym kopaczem rowów. A bo ja ludziom mówię, że jeżeli wiesz, ktoś jest listonoszem i rozwozi na rowerze po całym mieście, okej, to tam najczęściej, ale to są pojedyncze osoby, bo tych listonoszy aż tak dużo nie ma, nie? Najgorzej to osoby, które wykonują jakąś ciężką fizyczną pracę, dźwigają, rozpakowują gdzieś rzeczy, sadzają na półki, mają taką pracę, że naprawdę są zmęczeni, jacyś murarze, brukarze. To są ludzie, którzy naprawdę się nadźwigają, tylko że to nie jest wysiłek cardio. Osoby pracujące po prostu w budowlance, tak. Tylko że tam jest taki wysiłek zrywny, czyli właśnie... Chwilę robisz i przerwa, nie? Tak. I ten wysiłek oczywiście, jeśli jest w bardzo dużej intensywności zadawany, no to on oczywiście będzie powodował tak zwany dług tlenowy i będzie, bo to też jest taki ciekawy efekt, podwyższał spoczynkowy poziom metabolizmu na jakiś przejściowy czas typu 1-2 doby. Tylko z reguły w trakcie pracy siłą rzeczy nie osiągniemy takich rezultatów, bo po prostu są to niekontrolowane warunki, ktoś będzie pilnował, żeby mu cegła nie spadła, nie będzie nadążał, żeby mieć wysokie tętno i... No i to nie ta intensywność po prostu jest, tak, nie? Tak, to są rzeczy, które możemy osiągnąć na siłowni, ale niekoniecznie tutaj. No i tak, niekoniecznie no i dlatego powymyślano tyle różnych, że tak powiem, markerów, sposobów punktów odniesienia, tak? Gdzieś te 10 tysięcy kroków, takie bardzo popularne, chociaż tam niektóre badania sugerują, że koło 8 by nawet wystarczyło dla tego efektu kardiologicznego, ale też na przykład punkty PAI, czyli Personal Activity Index, taki indeks wymyślony na podstawie badań norweskich, głównie firma Xiaomi tam dużo z tego korzysta i we wszystkich ich zegarkach i tych smartbandach i tak dalej jest, ale parę innych firm też z tego korzysta. Zostało to opracowane w dość fajny sposób, że wzięli ogólną populację, którą tam badali i oceniali ich aktywność fizyczną i korzyść metaboliczną i wyliczyli, że na podstawie tych badań wytworzyli ten współczynnik, ustalili, że 100 to jest punkt odniesienia i pokazali, że na przykład jeżeli osoba ma 100 punktów PAI chorując na cukrzycę, to ma o 59% mniejsze ryzyko śmierci z wszystkich przyczyn, czyli ogólną śmiertelność, to jest gigantyczna redukcja, nie? I po prostu gdzieś tam te smartbandy, smartwatche faktycznie jak ludzie zaczynają je nosić, to nagle widzą, że tych kroków w tej pracy to jednak nie nastukali tyle, co im się wydawało. No, bo to z reguły mamy takie poczucie do przeceniania własnych umiejętności i własnych takich tych doświadczeń, tego co robimy w pracy, że wydaje nam się, że się bardzo zmęczyliśmy, a tak naprawdę po prostu spędziliśmy czas na takiej no, lekkiej aktywności fizycznej, którą interpretujemy jako cięższą, no bo spędziliśmy ją powiedzmy w, no, w zależności od otoczenia miejsca pracy, mniej lub bardziej przyjemnych miejscach, no. No i dlatego taki rys historyczny by się przydał, nie? Że ludzkość jako gatunek to tak przez 70 czy 80% naszego czasu istnienia to żeśmy polowali nie z dzidami, bo tych dzid jeszcze nikt nie wymyślił, tylko po prostu ludzie biegali za tą zwierzyną tak długo, aż padła ze zmęczenia, tak? No to teraz już ja widzę, jak ktoś by teraz po lesie ganiał tą sarnę i ją doganiał tak długo, aż ona padła ze zmęczenia. I inną kwestią jest, że w międzyczasie też mieliśmy niedostatek jedzenia. To też jest zupełna odwrotność do tego, co mamy teraz, że jedzenie stoi jakby po prostu zagląda do nas zewsząd i mamy taki nieograniczony dostęp, że jak tylko mamy chwilową pokusę bez faktycznego uczucia głodu, to po prostu sięgamy po to jedzenie, nie? No i dużo też pustych kalorii, nie? Czyli takiego jedzenia, które generalnie nic nam nie daje, tylko same węglowodany, czyli czysta energia, a jednak nie ganiamy za tymi sarnami po lesie, nie? No dobra, ale to w takim razie jak znaleźć ten czas, jeśli już faktycznie dochodzimy do ściany i stwierdzamy, że nie mamy w ogóle czasu w naszym życiu na aktywność fizyczną. I ja z takiej swojej praktyki, no to proponuję kilka takich rozwiązań. Jakby zła wiadomość, nie? Ten czas musi się znaleźć, nie ma innej opcji. Musi się znaleźć. Musi być, tak, nie? Tak. Znajdujesz? No ja znajduję. Ja też. No. A generalnie dużo pracujemy, czyli ten czas po prostu trzeba umieć wygospodarować, nie? Tak, i ja na przykład stosuję zasadę 5 minut, to znaczy jeśli danego dnia nie wykonywałem żadnej aktywności fizycznej, no to wtedy staram się chociaż w jakimś miejscu w ciągu dnia zrobić dosłownie parę podstawowych ćwiczeń, tak żeby nie zajęło mi to dłużej niż 5 minut. No i żeby po prostu mnie jakoś tam nie zaabsorbowało. Ja mam wtedy poczucie tego, że cokolwiek ze sobą zrobiłem i buduję to pewien nawyk taki, że po prostu uczestniczymy w aktywności fizycznej. Takim rozwiązaniem, które jest zalecane przez niektórych trenerów, jest wykonywanie treningu obwodowego o wysokiej intensywności, tylko tutaj jest taka pułapka. Czyli te hity tak zwane, nie? Czyli te interwały wysokiej intensywności. Tak, i one są bardzo dobre, one nawet pozwalają niektórym sportowcom, którzy zawodowo uprawiają sport, utrzymać aktywność fizyczną. Natomiast tutaj progiem wejścia jest to, że trzeba mieć już pierwotnie zbudowaną dobrą tolerancję wysiłku fizycznego, czyli... Tak, bo żeby zrobić taki interwał, to są submaksymalne wysiłki, to trzeba mieć naprawdę... Dokładnie, trzeba do tego rzetelnie po prostu podejść, nie? Jak ktoś sobie tak to odhaczy na zasadzie, ja zrobiłem, to nie będzie taki sam trening obwodowo wysokiej intensywności, jak powinien być. Tylko teraz tak, też nie możecie uwierzyć, że 5 minut zastąpi nam aktywność fizyczną, to tak nie jest, to bardziej chodzi o to budowanie nawyków, nie? Czyli to trzeba... No tu się trzeba zderzyć z rzeczywistością, że nie ma czegoś takiego, że ludzie mówią, że nie mają czasu na sport. On musi się po prostu znaleźć i koniec. A ile to już trzeba to zindywidualizować, nie? Tylko że bez tej aktywności to tego zdrowia metabolicznego za bardzo nie będzie, nie? Jeszcze jedną taką fajną zasadą, którą można sobie zbudować i introdukować do swojego życia jest to, żeby na przykład zamienić samochód na rower, a rower po prostu na nogi. Ja tu mam taką właśnie sąsiadkę w tej wiosce, gdzie mieszkam, bo mieszkam na wsi. Jest oczywiście w całej wiosce aż jeden sklep spożywczy, głównie chyba w połowie monopolowy. W każdym razie pani mieszka, no nie wiem, jakieś 800 metrów, albo może kilometr i ona dojeżdża codziennie samochodem. Oni specjalnie mają dwa samochody, nie? Pod domem. Jeden to mąż jeździ do innego miasta, a ona jeździ do sklepu spożywczego, wiesz, ile by mogła zaoszczędzić, że tak powiem, zamieniając na rower, nie? No dokładnie. Oczywiście aktywność fizyczna, którą podejmujemy, musi być zindywidualizowana. I jeszcze innymi słowy, chodzi mi o to, że po prostu musimy lubić to, co robimy. I tak to samo się dotyczy aktywności fizycznej, to znaczy dla jednych osób bardziej przekonujące będzie na przykład granie w piłkę nożną, uczestniczenie w jakichś sportach zespołowych, tylko tutaj no niestety musimy mieć kolegów, którzy będą z nami to robić i to w jakieś odpowiednie wybrane dni tygodnia. Natomiast dla innych osób na przykład super będzie działała yoga, tak, która też jakby weszła do wytycznych amerykańskich dotyczących aktywności fizycznej, więc jest to zupełnie uzasadnione, że ktoś może uprawiać jogę i też traktować to jako aktywność fizyczną. No tak, ale poza tym ta joga też jeszcze obniża jakby stres, napięcie, nie? I ma te pozytywne takie efekty też kardiologiczne jak medytacja, nie? Po prostu takie uspokojenie, bo ten stres też jest gdzieś tam tą komponentą, nie? Nie dość ten stres, to ludzie to jak mają problemy z czasem, bo wszyscy mówią, że nie mają czasu, to wycinają to, co jest jakby niezbędne, nie? To albo wycinają aktywność, albo wycinają sen. Tak. No i jedno i drugie metabolicznie to jest makabra, nie? Dokładnie. I poza tym jeszcze, żeby aktywność fizyczna miała sens, to też musimy mieć dobry sen, bo to są jakby dwa takie naczynia połączone, że po wysiłku fizycznym musi nastąpić regeneracja i ona się najlepiej dokonuje właśnie podczas snu. Warto zwrócić uwagę na to, żeby jeśli mamy naprawdę problem z sumiennością, to żeby sobie wybrać po prostu jakieś konkretne takie żelazne dni, kiedy podejmujemy się jakiejś aktywności fizycznej i nie ma, że pada deszcz, że nie wiem... Ja tak praktykuję, wiesz, tak. Mi się te 5 minut to nie sprawdza, ale mam powiedzmy, wiesz, wtorek i czwartek, albo wtorek i piątek, konkretna godzina, 19. Tak. To jest godzina, że mnie nie ma, nie? To sobie możesz dzwonić, możesz robić co chcesz, mnie po prostu nie ma, nie? Wali się, po prostu idziesz na trening, nie macie i to jest też jakieś rozwiązanie, jak już naprawdę nic nie idzie, a czasami też trzeba dać sobie tak jakby popłynąć, że na przykład mamy ochotę na to, żeby coś zrobić i to się bardzo sprawdza, nie tylko tutaj w tej kwestii, którą omawiamy, tylko ogólnie w życiu, że po prostu masz ciąg, żeby coś zrobić. Idziesz i to robisz. Masz myśl, przechodzi ci przez głowę myśl, idę na trening. Po prostu idziesz na trening, nie macie i to jest super spędzone pół godziny, godzinę dziennie. No i pozytywne nawyki zaczyna budować, a długofalowo da efekty te metaboliczne i kardiologiczne. Tak, bo w następny wtorek pomyślisz sobie, no ja wtorek temu byłem na przykład na treningu, to może teraz też bym poszedł. I to właśnie, wiesz co, to dotyczy też tych ludzi z bólami pleców, bo to jest strasznie częsty problem. Ludzie mówią, że ich już tak boli, że oni już nic nie robią, że przecież nic nie mogą, a niektórym się wydaje, że wiesz, jak zaczną nagle ćwiczyć mięśnie pleców albo brzucha, to oni w miesiąc już powinny już ich nic nie boleć, nie? A to jest kwestia taka, że to by wypadało pociągnąć to dłużej, nie? Tak. I teraz jeszcze tak może z punktu takiego stricte medycznego sobie omówimy, jakie tak naprawdę są wytyczne dotyczące aktywności fizycznej. No tak mówiąc z grubsza, no to aktywność fizyczna musi trwać około półtorej godziny, dobrze mówię, półtorej godziny? Chyba nie. Zalecenia są bardzo różne i to w ogóle jest chaotyczna sprawa. Jedni mówią właśnie 2 czy 3 razy po półtorej. Ostatnio widziałem na konferencji 4 razy 45 minut. Raz widziałem 4 razy 40 minut, to aż 5 minut różnicy, nie? To jest chyba w każdym razie około 2 do 3 godzin tygodniowo podzielone na porcje takie półgodzinne, w trakcie których rozwijamy powiedzmy tętno takie między około 65-75% tętna maksymalnego przewidywanego wiekiem. Wiem, że to jest skomplikowane, ale powiedzmy, że jest to takie tętno między 140 i 150 na minutę u zdrowej, młodej osoby. Czyli można by tak powiedzieć, że jeżeli ćwiczysz z taką aktywnością, że sobie na lecie gadasz przez telefon, to generalnie tak, nie jest aktywność. Nie? Aktywność umiarkowana, znaczy nie, inaczej. Aktywność umiarkowana to jest aktywność, w trakcie której jesteś w stanie jeszcze swobodnie rozmawiać. To właśnie jest tak, ale oczywiście nie na zasadzie na lajcie, mówiąc przez telefon, tylko faktycznie no jest tak, taka aktywność... Że jesteś w stanie mówić, ale to jednak jest wysiłek. Ale wymaga to dokładnie wysiłku. Coś byś jeszcze chciał dodać do tego? Myślę, że nie. No myślę, że w tym momencie tak naprawdę wyczerpaliśmy temat, bo daliśmy tutaj wskazówki i omówiliśmy tak naprawdę, jak powinna aktywność fizyczna przebiegać w sensie takich ram czasowych. Więc myślę, że tutaj mam nadzieję, że sporo dowiedzieliście się z tego odcinka i dziękujemy Wam za uwagę. Dziękujemy.